Serdecznie witamy wszystkich hodowców kolejnymi gołębiami, które tym razem w tej dostawie niejako pozyskaliśmy z Belgii. Są gołębie pochodzące z hodowli Josa Josensa. Są to gołębie wszystkie z 2000, późne młode z 2015 roku. Gołębie te są 18 sztuk razem. Także proszę bardzo, Ryan Manfred, oddaję Ci głos. Co byś więcej mógł o nich powiedzieć? Wiadomo, mój Jos Josen super gracz na długim dystansie. Ja przypomnę tylko, że właśnie nawet jak ostatnio oglądałem w jednym z rodowodów, tam bodajże chyba Ajka u Chrisa Heberechta w pochodzeniu, w rodowodzie Josen, tak. Znajdują się jakieś gołębie Josa Josensa właśnie. Bardzo dobry gracz, w Polsce też bardzo ceniony, znam... Tylko mało jest tych gołębi. ...ludzi, którzy mają te gołębie, którzy bardzo sobie te gołębie cenią. Gołębie są z ubiegłego roku, letnie lub późno-jesienne, ten akurat jest cały spierzony. Bardzo fajne, witalne praktycznie. One mogą zaraz iść do rozpłodu praktycznie? Natychmiast do łączenia w pary. Poczekaj, ten numer, którego miałeś tutaj, jaki był? To ja przeczytam. To jest ten gołąb o numerze 628, 85, 92. To samiec chyba będzie, tak? Tak, to był tam samczyk. Tutaj mamy końcówkę 599. To jest samiczka. One co dopiero przyjechały wczoraj tam, czy przedwczoraj tutaj. Teraz im wykonujemy zdjęcia. Prezentujemy też na filmie, żeby można było je sobie zobaczyć. W Twardawie można zawsze podjechać te gołębie, tak jak również te gołębie pochodzące z hodowli Menten, te 100% Geringsy. Tutaj też można podjechać do Manfreda, oczywiście po wcześniejszym umówieniu się przyjechać, zobaczyć, pomacać, bo to hodowcy lubią robić. Co patrzysz na rodowody? Tak. To pokażmy tam jeden właśnie, żeby ktoś się nie zdziwił, bo akurat skanujemy je. Weź ten jeden rodowód, chociaż pokaż. Ja wypisuję ręcznie wszystko, wszystko ręcznie. Podpis mamy tutaj. To jest na przykład inbred na bongę z obu stron. Tam dużo było bongę, widziałem. Bongę. Tak. Bonga to taki super gołąb od Josena. Także mamy takich gołębi 18 sztuk i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji. Tutaj Rafał, jeszcze jednego masz jakiegoś, nie? Tak. Tacie tego, tata się zamieni z tobą. O. Akurat je do zdjęć teraz. To jest 600, końcówka 600, czyli samiczka, chyba czy samczyk? Siostra z gniazda. No płeć to niestety to tak mniej więcej. Samczyk chyba. Tak mniej więcej będziemy po prostu, napiszemy młody gołąb płci, a więcej informacji to już będzie trzeba, jak ktoś będzie się konkretnie interesował, to proszę zadzwonić. Będzie więcej czasu, będzie można je zaobserwować, jak one się zachowują i wtedy płeć stwierdzić. O, dobrze. Ale wiemy, że to są gołębie, które mogą już iść do rozpłodu. Bez problemu. Dobrze, także dziękujemy, do zobaczenia, zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji. Dobry lot. Dobry.